Wolne Głosy, wydanie specjalne. Witam naszych widzów i witam również naszych gości. A ze mną w studiu profesor Henryk Domański, socjolog. Dzień dobry, witam serdecznie. A także pan profesor Mieczysław Ryba. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panowie, no właśnie i stało się. Rosja odcina kurek z gazem Polsce i Bułgarii. Ale czy my będziemy płakać, panie profesorze? Z tego, co mówił dzisiaj premier, to nie, bo mamy zmagazynowany ten gaz i ropę. Poza tym prawdopodobnie w październiku ruszy Baltic Pipe. To będzie dodatkowy zasób, który nas ewentualnie wzmocni, gdyby doszło do jakiegoś wzrostu zapotrzebowania, bo wszystko się może zdarzyć. Mamy jeszcze inne środki zastępcze, także w gruncie rzeczy nie. W gruncie rzeczy wszystko wskazuje na to, że nic nam nie grozi. Można by to tak najogólniej powiedzieć. Gorzej jest z tymi krajami, które zależały od Rosji w znacznie większym stopniu, chociażby właśnie Bułgaria, nie mówiąc o Węgrzech i kilku innych krajach, i Niemczech oczywiście. Także sytuacja Polski nie wygląda najgorzej w tej sytuacji. Gorzej byłoby wtedy, gdyby, nie wiadomo co Putin chce zrobić, ale gdyby zrobił coś takiego, żeby zablokował ten dostęp, dopływ gazu i ropy naftowej zresztą do wielu krajów europejskich, wtedy prawdopodobnie zwiększyłoby się zapotrzebowanie, dokonałoby się wzrost cen. Zapanowałaby pewna panika, przejściowa zresztą panika oczywiście, bo mamy, Europa może się zasilać i gazem, i ropą z wielu innych źródeł, no ale to by zabrało więcej czasu. Natomiast w takiej perspektywie, no to przegrałby na tym Putin, on by na tym nic nie zyskał. Wejście w konflikt, wejście w taką wojnę ekonomiczną z właściwie wszystkimi takimi krajami, które się liczą na świecie, no to by... pogorszyło jego sytuację. Mówiąc na ogólnie taką sytuację polityczną, ale i sytuację ekonomiczną. Profesor Mieczysław Ryba w połączeniu na Skype'ie. Panie profesorze, no właśnie, jak to jest? Czy my mamy powody do obaw, czy nie? Czy jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o gaz? No to eksperci mówią i jednogłośnie wydaje się, że to zabezpieczenie, tak jak pan profesor Domański mówił, jest, ponieważ my na ten szantaż byliśmy narażeni od dłuższego czasu. Praktycznie od 2014-2015 roku się nieustannie do tego przygotowujemy. I ten czas nie był zmarnowany. To trzeba to powiedzieć, bo czasem lub często mówi się mądry Polak po szkodzie. Natomiast zwróćmy uwagę, że w porównaniu na przykład z naszymi największymi sąsiadami, w porównaniu z Niemcami, no dla nich rzeczywiście byłby i być może będzie to potężny szok ze względu na to, że dokładnie szli w przeciwnym kierunku. Myśmy się uniezależniali od Rosji, a oni wchodzili w nowe kontrakty, w nowe projekty, nawet tworzyli gigantyczne projekty transformacji energetycznej w oparciu o rosyjski gaz. Zwróćmy uwagę, to są przeciwstawne kierunki. To nie chodzi o to, że jest większa gospodarka, to nie chodzi o jakieś obiektywne kryteria, tu chodzi o cele, jakie postawił sobie Berlin i Warszawa. I w tym znaczeniu, tak wielokrotnie krytykowana również przez publicystów, polityka polska tutaj triumfuje. Co by nie powiedzieć, nawet jeśli jakieś perturbacje będą, no to naprawdę nieporównywalne w stosunku do tych właśnie wielkich graczy uzależnionych wprost od gazu rosyjskiego. Ale czy teraz to jest trochę tak, tutaj pytanie do pana profesora Domańskiego, że niektóre kraje Unii Europejskiej otwierają dopiero oczy? Tutaj Władimir Putin podpisał dekret nakazujący właśnie na płatności w rublach za ten gaz. Czego nie wolno mu robić? Czego nie wolno mu robić? Polska powiedziała jasno, że nie zapłaci w rublach, że my nie będziemy tego robić. Inne państwa również. Czyli taka kolejna próba szantażowania i takiego przypierania do ściany. Natomiast inne kraje Unii Europejskiej otwierają dopiero teraz oczy na to, kim jest Władimir Putin, bo chyba były takie nadzieje, że z tym człowiekiem da się rozmawiać. Pan się uśmiecha. I dalej są. No to tutaj się nic nie zmieniło w moim przekonaniu, bo
No tutaj jednak działa taki czynnik bliskości Rosji, poczucia zagrożenia. No Polska wiedziała, co robi, tak jakśmy powiedzieli przed chwilą, i się zabezpieczyła. Mamy do czynienia chyba z czymś w rodzaju szantażu Putina. Odcięliśmy Polskę i odetniemy was, jeżeli będziecie próbowali się zjednoczyć, jeżeli chodzi o te sankcje, o których mowa. Jeżeli pójdziecie dalej, i wtedy zobaczymy, kto na tym wygra, kto przegra. Myśli sobie Putin i myśli, że to zadziała, biorąc pod, i ma do pewnego stopnia rację, biorąc to różne, zróżnicowane bardzo podejście w ramach Unii Europejskiej i w ogóle świata do tego, co się dzieje, do tego najazdu Rosji na Ukrainę, i on na to liczy prawdopodobnie. Myślę, że z jego punktu widzenia ten ruch, jeżeli chodzi o Polskę, odcięcie, to był rodzaj właśnie szantażu i zagrożenia. I on w tej chwili obserwuje, co się dzieje. I powinno w moim przekonaniu zadziałać, tak trochę zwiększyć trochę wstrzemięźliwość tych różnych krajów, właśnie żeby tak za bardzo tymi sankcjami Rosji nie obciążać, bo w końcu mają wyborców, tak już mówiąc najogólniej, elektorat, i ludzie będą się tego domagać, żeby tego typu zagrożeń nie było, no bo co ich Ukraina, prawda, obchodzi, Hiszpanów czy nawet Francuzów. Mieczysław Ryba, panie profesorze, Władimir Putin próbuje szantażować, ale pytanie, które państwa ugną się pod tym szantażem? No słychać jeszcze nie wprost i bez wymieniania tych państw, że niektóre się uginają. Natomiast najbardziej ciekawa może być sytuacja, kiedy przymuszane, naciskane na różne sposoby Niemcy, ażeby nałożyły gazowe sankcje na Rosję, zostały obłożone sankcjami przez Rosję, bo to może się stać. No bo też trudno chyba sobie wyobrazić, żeby Niemcy zdecydowali się płacić w rublach, i pytanie, co zrobi w takim razie Putin, czy ten jego dekret jest obowiązujący wszystkich, czy tylko niektórych. I gdyby rzeczywiście tak się stało, no to w jakiej sytuacji wizerunkowej byłby Scholz, który nie chciał sam tego zrobić, a Putin robi to w drugą stronę i po prostu go wprost szantażuje. No właśnie, panie profesorze. No jakby Putin poszedł na wojnę, taką maksymalną, totalną wojnę, to musiałby przegrać tą wojnę. On chyba tego nie zrobi, tak mi się wydaje. Spekulujemy tutaj, ale jemu się to w gruncie rzeczy nie opłaci. A on jest trochę zagoniony w taki ciemny róg w tym momencie, bo tak, no wojna miała trwać, ten jego najazd miał trwać kilka dni. No to już jest 60. kolejny dzień tej wojny. No i nie udaje się Władimirowi Putinowi jego wojskom zdobyć Ukrainy. No właśnie, nie udaje mu się. On jest bezsilny teraz, panie profesorze? Nie udaje mu się zrobić w takim sensie fizycznym, militarnym, no to próbuje to zrobić w inny sposób, no bo to jest kontynuacja wojny, jak wiadomo. Tego typu szantaż gazowy, więc próbuje, zapędzony w kozi róg, można to inaczej określić. Nie ma innego wyjścia, prawda? Musi iść w zaparcie. Też to można w ten sposób określić. Być może. No bo nie sądzę, żeby on liczył na to, że w ten sposób wygra. I może doprowadzić na przykład do rozpadu tej wspólnej do tej pory jednak mimo wszystko polityki Unii Europejskiej. Są jeszcze Stany Zjednoczone w końcu, więc musi się z tym liczyć, a Stany Zjednoczone również mają jakiś wpływ na to, co robi Unia Europejska. Także być może ta hipoteza pani, że on został zagoniony w kozi róg i jedyne, co w tej chwili może się dokonać na korzyść Ukrainy i nas wszystkich, to jest jakiś pucz na przykład, czy zamiana kierownictwa na Kremlu. O tym za chwilę też porozmawiamy. No, coś takiego się rysuje. O tym też rozmawiamy. Bo jeżeli właśnie hipoteza o kozim rogu jest dobra, jest trafna, no to nie ma innego wyjścia dla samych Rosjan. Że trzeba zrobić zmianę. Natomiast do tej zmiany za chwilę przejdziemy. Panie profesorze Mieczysław Ryba, pytanie do pana. Czy tam w działaniach Władimira Putina jakikolwiek rozsądek jeszcze jest? Czy my w ogóle możemy mówić teraz o strategii, czy raczej właśnie o takim działaniu bardzo impulsywnym? No widzi, że Zachód zaangażował się w tę wojnę. No jedni chętnie, drudzy zupełnie niechętnie. Amerykanie też naciskają swoich sojuszników. Widzimy ciągłe spotkania w ramach NATO. Broń jest dostarczana, na frontach jest słabo z punktu widzenia Rosji, w związku z czym no rzeczywiście on tak jak przeszacował wojnę, znaczy, że będzie ona krótka, że uda się Ukraińców pokonać, tak chyba również tym gazem nie do końca rozumie mechanizmy i nie do końca zdaje sobie sprawę, że ten szantaż może się obrócić rzeczywiście przeciwko niemu. Być może zagra wabank, tak jak mówi, że to jest wojna totalna, że to jest wojna nie tylko z Ukrainą, ale i z całym Zachodem, w związku z czym używa tych wszystkich broni, a broń gazowa jest w jego arsenale bardzo ważną.
No i cóż, zostaje tylko ten kierunek azjatycki, szukać tam jakichś nowych pomysłów, ale to się oczywiście musi w czasie dokonywać. Być może tak będzie, że z biegiem czasu Zachód będzie się coraz bardziej konsolidował. Również dlatego, że Putin przekracza kolejne granice i nie ma wyjścia. Po prostu nawet jeśli ktoś jest takim w ogonie tych wszystkich sankcji, no to musi się do tego dostosować, no bo sam Putin to wymusza. A Azja również. Być może tam taki jest pomysł, że no skoro ta wojna ma trwać długo na różnych płaszczyznach, no to Rosja będzie gdzieś w tym froncie azjatyckim przeciwko Zachodowi. Trudno powiedzieć. Oczywiście to może też wymknąć się totalnie spod kontroli, bo pamiętajmy, że jednak te dochody, jakie Rosja ma z handlu z Zachodem, są ogromne. Panowie, ja bym chciała jeszcze zatrzymać się przy tym gazie. Zużycie w 2021 roku gazu to 20 miliardów metrów sześciennych, tak piszą eksperci, dziennikarze, wyliczają w Polsce. Tak. Terminal w Świnoujściu ma zapewnić 6,5 miliarda metrów sześciennych. Baltic Pipe w 2022 roku, czyli od rozpoczęcia działania, ma zapewnić 8 miliardów sześciennych. Magazyny to na przykład ponad 3 miliardy metrów sześciennych, a mamy do tego jeszcze własne wydobycie, mamy do tego jeszcze terminal FSRU, który w 2027 roku najpóźniej ma zapewnić 6 miliardów sześciennych, GIP do terminala w Kłajpedzie 2 miliardy sześcienne. To Władimir Putin też się chyba trochę przeliczył. Może on nie policzył, jakie my mamy możliwości, jeśli chodzi właśnie o ten gaz, panie profesorze. Być może nie policzył, ale liczy właśnie być może na te zawirowania na rynku europejskim, jeżeli zaszantażuje inne kraje, jeżeli odetnie. Jeżeli coś takiego planuje, ale myślę, że to raczej planuje. I wtedy takie pogorszenie tutaj koniunktury w takim sensie, że nastąpiłby wzrost cen, czy odcięcie dopływu do wielu krajów europejskich i liczy na dokonanie w ten sposób takiego rozłamu. Ja sądzę, że to jest dosyć... A do których krajów europejskich odetnie ten kurek z gazem? Które kraje będą kolejne? No najlepiej, gdyby odciął do Niemiec, ale raczej gdyby odciął do Niemiec, to odciąłby sobie najlepszego sojusznika swojego w tej chwili. A Niemcy byłyby bardzo zaskoczone, czy nie? Byłyby, na pewno byłyby zaskoczone, zostały postawione pod ścianą, prawda? Biorąc pod uwagę tą dotychczasową politykę. Te Niemcy, które budowały Nord Stream 2. Trudno tutaj przewidywać i spekulować, co oni myślą, prawda? Co myśli w tej chwili kanclerz Scholz. Dobrze, to zapytam pana profesora Mieczysława Rybę, kanclerz Scholz, co może teraz myśleć? No, jakiś problem na pewno jest, bo tak jak powiedział pan profesor Domański, nie będą płacić w rublach za gaz, w takim razie Rosja powinna nałożyć na swojego sojusznika, z którym budowała Nord Stream 1, teraz 2, sankcje. No i co to będzie? No i to, co mówił profesor Domański, że pamiętajmy, że ten gaz rosyjski jest wtedy w obiegu. To nie jest tylko w Niemczech, ale gdzieś jest redystrybuowany, sprzedawany. To wszystko chwieje totalnie tym rynkiem energetycznym. No i tworzy ogromną presję, szantaż, chaos w tej przestrzeni świata Zachodu. Póki co to jest najprawdopodobniej w wyobraźni Scholza, z tego zaplecza politycznego, całej elity politycznej Niemiec i biznesu niemieckiego, pamiętajmy. Bo to uzależnienie no to nie jest tylko na papierze. To nie jest tylko czysta fikcja, to jest realizm aż do szpiku kości. Tak jak, jeszcze raz mówię, mogliśmy sobie myśleć, po co my wydajemy przez te kilka lat ogromne pieniądze na te magazyny, prawda, gazowe. No zwróćmy uwagę, do jakiego stopnia Niemcy się uzależnili, że nawet magazyny Gazpromowi oddali. No to są rzeczy horrendalne. To jest wieloletnia błędna polityka i błędna kalkulacja, jak Rosja może się zachować. I ja bym nie postawił dużo pieniędzy na to, że Putin się nie zdecyduje na radykalny ruch w kierunku Niemiec, bo być może liczy na to, że Zachód wpędzi w jakiś taki chaos. Być może z tego chaosu coś w perspektywie mu się urodzi. No wzrosną na pewno wtedy ceny, czasowo chociażby ceny gazu, a więc drożej będzie sprzedawał na innych kierunkach. Trudno mi powiedzieć. Na pewno jest to bardzo trudna sytuacja dla samej Rosji, bo ona już prędko wiarygodności w tym zakresie biznesowym nie odzyska, jeśli gra w taki sposób, czyli wbrew temu, co jest w kontraktach. No i jest to oczywiście bardzo trudna sytuacja dla Niemiec.
I w perspektywie geopolitycznej wielokrotnie to mówiliśmy. Proszę zwrócić uwagę, że ta karta Polska zupełnie inaczej dzisiaj wygląda i ta nasza polityka zupełnie inaczej wygląda niż jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy wszyscy stawiali Polskę do kąta. Dobrze, panowie, to pan profesor skoro rozpoczął ten wątek, to ja bym chciała go dalej pociągnąć. To jak to wygląda teraz właśnie z poparciem dla rządu Prawa i Sprawiedliwości? Bo bardzo dobrze pamiętam takie argumenty ze strony opozycji, która mówiła, że nie ma czegoś takiego jak polska dyplomacja, że polski rząd nie prowadzi rozmów z innymi państwami, że jesteśmy właśnie w tym ciemnym kącie w Unii Europejskiej, że nie mamy kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, że no, nikt z nami nie chce się dogadywać. Tymczasem od 24 lutego to Polska jest nazywana rzecznikiem Ukrainy. Czy opozycja teraz ma trochę taki, powiedziałabym, wakacyjny okres, to znaczy trochę chyba nie ma do czego się przyczepić? Czy jednak ma, panie profesorze? Tak, nie ma się do czego przyczepić i poszukuje na gorączkowo różnych argumentów, żeby coś zrobić. No, na przykład, jeżeli chodzi o tę ostatnią konwencję Platformy Obywatelskiej, te pomysły ekonomiczne, by zwiększyć wynagrodzenia dla budżetówki o 20%, na co od razu zareagowali ekonomiści, specjaliści, to nawet poplecznicy Platformy Obywatelskiej. Więc to by dowodziło tego, że opozycja, mówimy tutaj o Platformie Obywatelskiej, rzecz jasna, opozycja próbuje coś zrobić, żeby pokazać, że jednak jest opozycja. Że istnieje? Że tak, że istnieje. No, ona jest w bardzo złej sytuacji, bo w takim przypadku, kiedy mam do czynienia z zagrożeniem zewnętrznym, to zawsze działa na ogół, a w przypadku Polski na pewno działa na korzyść obozu rządzącego, tym bardziej, że tutaj są te sukcesy potwierdzane przez opinie międzynarodowe na temat skuteczności polskiej polityki, a wręcz niektórzy mówią, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, że Polska jest tutaj głównym podmiotem, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. Więc opozycja ma niewiele tutaj do zrobienia, znaczy wiele ma do zrobienia, ale robi to w taki sposób właśnie chaotyczny i gorący. Ale zdarzają się też tacy politycy, którzy pochwalą jakby te obecne działania. Tak, ja mówię cały czas, mówiąc o opozycji, myślę o Platformie, bo ona tutaj odgrywa główną rolę jako ten czynnik, który ma konsolidować niby. Ale patrząc na sondaże... No właśnie też... sondaże nic nie... Nie, jeżeli chodzi o sondaże, jeżeli chodzi o poparcie dla partii politycznych, tutaj się niewiele zmieniło. Może wzrost 2-3%, jeżeli chodzi o PiS, to się oscyluje wokół 39, ale czasami 32. Ten dystans jest w każdym razie taki sam. Natomiast jeżeli chodzi o poparcie dla rządu, mierzone na przykład opiniami respondentów na temat tego, czy pani panu podoba się rząd premiera Morawieckiego, co bo zadaje systematycznie takie pytanie, albo jak pan ocenia funkcjonowanie rządu, albo sytuację gospodarczą, to tutaj notowania się poprawiły 3-4-punktowo od lutego do teraz licząc, więc tak, z jednej strony jakby tutaj te notowania partii politycznych się nie zmieniły, ale w gruncie rzeczy, jeżeli poprawiły się nastroje, jeżeli chodzi o ocenę rządu, no to działa. No już i co zaczyna zrobi to... ta opozycja, panowie? Mieczysław Ryba, panie profesorze, co ta opozycja ma zrobić, żeby jednak no, gdzieś tam te swoje sondaże, te wyniki w sondażach zwiększyć? Do wyborów jeszcze trochę zostało, ale tutaj już trzeba jakoś no, szukać tego ratunku. Ja myślę, że Platforma powinna chyba zmienić lidera. Ona ciągle zmienia tych liderów. Proszę zwrócić uwagę, panie profesorze, dla Donalda Tuska. Bardzo bolesne, ale proszę zwrócić uwagę, że była kampania prezydencka i w toku tej kampanii zmieniono kandydata na prezydenta. No i gdyby nie zmieniono, to wiemy, jaki byłby wynik. No katastrofalny. To nie chodziło o drugą turę, tu chodziło o to, żeby to był drugi wynik wówczas Kidawy-Błońskiej. Nie mówię, że Donald Tusk jest w takiej sytuacji, ale wydaje się, że no, to są takie ruchy nerwowe. Proszę zwrócić uwagę, partia liberalna, to co mówił pan profesor, nagle składa radykalnie socjalny program, taki proinflacyjny można by powiedzieć, mimo tego, że z drugiej strony krytykuje inflację. To wszystko, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, kupy się nie trzyma. Znaczy na poziomie wiarygodności to jest słabe. Nie chcę już mówić, jak bardzo na poziomie wiarygodności była słaba proniemiecka polityka Donalda Tuska. No i ta prorosyjska ze względu na Niemcy w kontekście katastrofy smoleńskiej. To wszystko w momencie wyborów będzie grane jako silny taki kampanijny wektor.
I no, no przecież od tego nie sposób się odbić wysoko. Dlatego no, sfalsyfikowane też zostały pomysły na zjednoczenie i pójście pod jednym sztandarem. Wybory węgierskie to pokazały, że to nie jest szczęśliwy pomysł. No, oczywiście gdyby doszło do kolejnej wymiany lidera, no to można by coś mówić, nowa twarz, nieuwikłana w dotychczasową grę. Tylko kto miałby być tym liderem Platformy Obywatelskiej? Taki lider już był, tylko że się wycofał. No musiałby wrócić. Mówimy oczywiście o Rafale Trzaskowskim. To jest chyba jedyna postać w tej chwili, taka najbardziej przekonująca, która mogłaby przyciągnąć wyborców, trochę powiększyć ten elektorat Platformy z tych 20, powiedzmy 5, 6 w najlepszych przypadkach do 30, no znowu tutaj na 34, coś takiego. Ale tutaj jest rzeczywiście ten problem z tą polityką międzynarodową, jeżeli to można tak ująć, Platformy Obywatelskiej w sytuacji, gdyby doszło do wyborów, to te argumenty przeciw Platformie, popatrzcie, co będzie, kiedy oni dojdą do władzy, a my jesteśmy w takiej sytuacji zagrożenia ze strony Rosji. Ta polityka proniemiecka, będziecie głosować na Platformę, to tutaj nic te notowania się nie poprawią i w tej chwili, gdyby doszło ewentualnie do tych jesiennych wyborów, co nie wierzę, ale gdyby... No właśnie, bo o tym też się mówi. Tu chciałam panu zapytać. Panie profesorze, zacznę od pana profesora Domańskiego. Te wybory, to jest taki scenariusz rzeczywiście możliwy, czy nie, te przyspieszone? No możliwy tylko, gdyby Solidarna Polska wykazała swoją determinację, jeżeli chodzi o te weta w stosunku, to co nazywamy wetami w stosunku... Ale będzie tu szansa na porozumienie, czy nie? Prawdopodobnie tak, ponieważ Solidarna Polska wie, że sama jako partia polityczna się nie liczy i nie wejdzie na pewno do Sejmu. Gdyby doszło do przyspieszonych wyborów, w gruncie rzeczy to najprawdopodobniej dużą część elektoratu Solidarnej Polski, ale mówimy w tej chwili o 2% góra, przeszłoby do Prawa i Sprawiedliwości, także działałaby na własną niekorzyść, aczkolwiek być może zależy jej na tych podkreślaniu właśnie tej swojej konsekwencji i w gruncie rzeczy tego, że jest partią ideologiczną, co również działa na korzyść w gruncie rzeczy, ale ja myślę, że raczej nie dojdzie do tego. Ja to I Mieczysław Ryba, panie profesorze, no właśnie, bo my tak tutaj gadu-gadu o tej opozycji, ale mamy jeszcze koalicję, a w tej koalicji, no jak to w koalicji, też jak w dobrym małżeństwie, bywają kłótnie. Zgoda, to jest oczywiście ryzyko, zawsze jest w takiej sytuacji napięcia, ale zgadzam się z tym stwierdzeniem, że nie jest to opłacalne dla Solidarnej Polski. Może by było jeszcze, mogłaby ona grać mocniej jeszcze przed wojną, prawda? Kiedy mieliśmy do czynienia z, no powiedzmy sobie szczerze, z pewnym słabą realizacją tego Polskiego Ładu. Tu się pojawiło ileś wpadek. Powiedzmy sobie szczerze, z tą presją Brukseli, no, rosnącą, z blokowaniem tego planu odbudowy. Zresztą to jest dalej blokowane, tylko w innym kontekście geopolitycznym. Dzisiaj Polska jest w kontekście wojennym, dzisiaj Polska zmaga się z presją rosyjską, wspomaga Ukrainie. Premier Morawiecki jest we wszystkich państwach, Stany Zjednoczone po naszej stronie. To inaczej gra. I na pewno przez elektorat prawicowy ewentualne doprowadzenie do rozbicia tego układu większościowego byłoby bardzo źle widziane. No zawsze najbardziej cierpi ta mniejsza partia w takiej sytuacji. Chociaż wydaje mi się, że dla całej prawicy byłoby to niekorzystne. To nie jest tak, że przyspieszone wybory komukolwiek z tych, którzy do tej pory, którzy rządzą i doprowadzają do takiej sytuacji, żeby one się przysłużyły. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie. Profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk, był Państwa i moim gościem dziękuję. Tutaj w studiu. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. A także pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, również był Państwa i moim gościem w połączeniu na Skype'ie. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. A ja już teraz serdecznie polecam, to już dosłownie za kilka chwil, reportaż Michała Trześniewskiego, który cały czas przebywa na Ukrainie, reportaż z Szewczenkowa. Serdecznie Państwu polecamy, a moim gościem w programie Wolne Głosy Zagranica będzie Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska. Do zobaczenia.